Dziękuję, panie marszałku, Wysoka Izbo. Proszę państwa, wobec niezrozumienia mojego wystąpienia mam pytanie skierowane do pana ministra. Pojęcie tarcza antyrakietowa przyszło do nas ze Stanów Zjednoczonych, gdzie tam zostały ukute jakby dwie nazwy zamiennie, AMD i AMS. I ta druga, anti-missile shield, czyli tarcza antyrakietowa, jest powszechnie rozumiana tak, jak ja to rozumiem. Tymczasem widzę, że na tej sali wiele osób traktuje to zamiennie. Chciałbym zapytać pana ministra, czy w rozumieniu resortu tarcza antyrakietowa i obrona przeciwrakietowa to są tożsame pojęcia, bo pan minister Koziej latem ubiegłego roku czasem jakby też mylił te podczas swoich wypowiedzi. Natomiast w związku z tym, jeżeli to są inne pojęcia, inne rozumienie tych pojęć, to jest to bardzo istotne, bo jeżeli to są tożsame, to rzeczywiście możemy rozumieć, że Polska mówi Stanom Zjednoczonym, my tarczę antyrakietową mamy i waszej nie potrzebujemy. W związku z tym proszę bardzo, bardzo proszę pana ministra o odpowiedź na to pytanie. Czy jest różnica i jaka różnica między tarczą antyrakietową a obroną przeciwrakietową? Dziękuję.